Miota wami furia? Spokojnie, Flash przybył z nowymi newsami. Kojarzycie serial Battlestar Galactica? Środowisko fanów science fiction jest on szczególnie istotnym tworem kultury. No i proszę, firma Slytherin we współpracy ze studiem Black Lab Games szykuje strategię Battlestar Galactica Deadlock, która wyjdzie na PC-tach i konsolach. W grze będziemy budować flotę, rozwijać technologię i toczyć bitwy w środowisku 3D. Pamiętacie hucznie zapowiedziany remake Phantom Dust? No to w końcu coś się podziało w tym temacie. Otóż w ostatnich dniach pojawiła się gra Phantom Dust HD w sklepie Windows Store, na PC-tach oraz Xboxie One. Co ciekawe, tytuł jest dostępny za darmo, chociaż w trybie wieloosobowym można znaleźć pewne mikropłatności. Phantom Dust to gra akcji skrzyżowana z karcianką, tocząca się na arenach, które można w dużym zakresie niszczyć. Tak w skrócie mówiąc. Bandai Namco szykuje grę One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition, czyli odświeżoną wersję gry akcji sprzed paru lat. Produkcja wyjdzie 25 sierpnia na PlayStation 4 oraz PC-tach w dystrybucji cyfrowej. We wrześniu pojawi się edycja na Nintendo Switch. Deluxe Edition ma przynieść ulepszenia graficzne i dwuosobowy tryb kooperacji tylko na konsolach. Gra ma zawierać wszystkie dodatki DLC. Zaskakujące wieści, powstaje kolejna gra z serii LEGO. Tym razem Warner Bros. Postawiło na LEGO Marvel Super Heroes 2, które wyjdzie 14 listopada na PC-tach, Xbox One i PlayStation 4, a później także na Nintendo Switch. Czemu wybrano akurat uniwersum Marvela? Ojej, nie mam pojęcia, przecież ci bohaterowie komiksowi są tacy niszowi dzisiaj. I make you rich. Drugi dodatek do Ghost Recon Wildlands, gry z jakichś powodu sygnowanej nazwiskiem nieżyjącego już pisarza Toma Clancy'ego, wyjdzie 30 maja dla osób posiadających przepustki sezonowe. Pakiet nazywa się Fallen Ghosts i będzie kontynuacją głównej historii, w której spróbujemy ocalić schwytanych agentów. Nasze dzielne duszki wpadną jednak w zasadzkę w dżungli. A promise. Hi there, my name's Sabrina. Nice to meet you. Studio Natsune zapowiedziało nową odsłonę serii Harvest Moon, która była inspiracją chociażby dla niedawnego hitu Stardew Valley. Produkcja opatrzona pod tytułem Light of Hope wyjdzie na PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC-tach. PC-tach, no bo przecież Stardew Valley, prawda? Tytuł ma podsumować osiągnięcia marki i oferować rozbudowany scenariusz. Wcielimy się w marynarza, który rozbije się u brzegu wyspy. W tle oglądacie zwiastun jednej z poprzednich odsłon z 3DS-a. Firma Big Ben zapowiedziała kolejną odsłonę wydawanej cyklicznie serii WRC, opatrzonej numerkiem 7. Produkcja wyjdzie jesienią tego roku na PC-tach, Xbox One i PlayStation 4, a będzie zawierała chyba to co zwykle, bo na razie nie ujawniono zbyt wielu informacji. Grę przygotuje studio Kaliton, znane z niedawnego Flatout 4, który wybitny nie był, ale nie był też okropny. A tak poza tym udostępniono mapę gry Ilex. Patrzcie, tu chyba są wieże do synchronizacji. O, a tu rozlała się zupa pomidorowa. Pysznie.